Siemanko, witajcie. Jest upał w chuj, jakieś 50 stopni, a my rozpakowujemy paczki. Mogę być trochę zmulony. Czekajcie, napiję się kawy. Tu mamy dwie kasety, które rozpakowałem wczoraj. Tu mamy kasetę, która przyszła dzisiaj. I tu mamy prezent od Moni, który przyszedł dla mnie. Zaczniemy od kaset, które rozpakowałem wczoraj. Szokująca Afryka. To podobno Energik kiedyś polecał, więc może być całkiem ciekawe do oglądania. Chodzi o tą serię, ponieważ on tam mówił o szokującej Azji, a my kupiliśmy Afrykę, bo taka akurat była po prostu... Tak, dostępna, poszła chyba za 10 zł, więc całkiem spoko taśma. A to jest film, który tam w latach 90. czy końcówki 80. mógł być szokujący, dzisiaj może nie być szokujący, ale zobaczymy, co to jest. Pokażemy wam później kawałki slajdów, bo... Obiecałem, że jak będę rozpakowywał kasety, to będę nagrywał lekkie wrażenia z telewizora, będę wam puszczał fragmenty. A drugie to jest Worek na zwłoki. Film gościa, który stworzył Ducha 1 i 2, więc może być dość ciekawy. Nigdy tego filmu nie oglądałem, ale może być całkiem fajny. W ogóle miał bardzo fajny bajer w środku, czyli karteczkę z wypożyczalni. Jeśli ktoś z tych któraś z tych osób nas ogląda, to pozdrawiamy. Tak, w latach 96 roku i 98 wypożyczała tą kasetę, to pozdrawiamy serdecznie. Jeśli chodzi o sam film, to możecie kojarzyć przynajmniej niektóre z tych nazwisk na... Ja nie kojarzę żadnego, szczerze. To jest Luke Skywalker. A, Mark Hamill, no w sumie Mark Hamill. I modelka, i też ten aktor, co w tym Kill Billu grał, tego gościa, tego starego mistrza. No, wiem. O, to jest fajne, fajny artefakt. Takie karteczki, nie będę tego wyrzucał, zostanie to w tej kasie. Tak, to jest fajna pamiątka. Dokładnie. Dobra, i na bok. Zaczynamy od paczki z filmem. Dobrze. Bo paczkę od Moni rozpakujemy. Tutaj jest film, za który dałem bardzo dużo pieniędzy. Bardzo. Ale zasadniczo bardzo go chciałem mieć. No bo obie uwielbiamy ten film, więc... Zasadniczo jest to jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Tak, więc dzięki temu nie zamordowałam Iwana po prostu, kiedy ten film wylicytował. Ale jest to, że na początku myślałam, że ktoś inny to wylicytował, jak on mi screena podesłał, nie? I potem on mówił, że no jak wylicytowałem ten film, a ja za to, wait, wylicytowałeś go? No, film bardzo drogo, bo film jest ogólnie bardzo drogi. Najdroższy pojedynczy film. Tak. Zazwyczaj najdroższe filmy, jakie kupowałem, to była granica 50 zł. Ten przekroczył ponad trzykrotnie wartość 50 zł, więc grubo. A wy jesteście teraz świadkami odpakowywania tego filmu? Bardzo dużo folii, chłopku. No, ale już tutaj... powinniście widzieć, co to jest za film. Powinniście skorzystać z Mam tylko nadzieję, no i napis tu widać, powinno być coś widać. Mam tylko nadzieję, że to jest polskie wydanie. Z tego co wiem, jest to polskie wydanie. Ale zaraz się okaże. Hej, jeśli nie, to w sumie znamy fabułę. Znamy fabułę. W sumie jedną z lepszych fabuł. W ogóle muszę kiedyś książkę dorwać, bo to jest na podstawie książki. A bo jak to mówiła Edyta Górniak, znacie angielski. Jezu, Edyta Górniak coraz bardziej się odkleja, oglądałem ostatni film. Będzie teraz na tym zlocie jakiś... Już była, oglądałem fragmenty, tak. Żartujesz to? Jest to The Thing. Yes. Coś. Christophera Carpentera. Johna Carpentera. Wszystko jest po angielsku, poza tym fragmentem. On jest po polsku i wydaje mi się, że to jest po prostu polskie wydanie. Ewentualnie jakiś dziki pirat. A czy w środku na taśmie coś jest? Studio Foto Wideo, Narcyz Amurski. Zajebiste imię i nazwisko, podziwiam. Narcyz Amurski. No niby to jest ITI, więc powinien to być oryginał. Coś jest. The Thing. No nie mogę się doczekać, aż obejrzę ten film. Widzę, że ktoś obejrzał i nie przewinął kasety. Nieładnie, nie robimy tak. Ojej Bogu. Bogu przyszedł. Jezu, zawiało powietrzem. Jesus, dziękuję. Także z kaset VHS mieliśmy. No właśnie. O, mamy taki komplecik. Jest. Coś dziwnego, coś szokującego i coś ulubionego. Tak. Także za chwilę zobaczymy, co na tych kasetach jest. Fragmenty filmów wam puszczę. Boguś nie jest folii. A teraz szybkie rozpakowanie paczki od Moni. Good Games. Tak. To jest kolejna paczka, którą Iwan dostaje po tych filmach z rodziną, co mu teraz dam na DVD. Tak. O Jezu, widzę już, co to jest. Kocham cię. Naprawdę? Tak. Czemu wydajesz tyle pieniędzy? Dla ciebie. To jest pop z Godzillą.
mój Boże, cudownie. Nie zbieram popów, ale z Godzillą zawsze chciałem mieć jakąś... Nie, bo szczerze, zawsze chciałem mieć jakąś figurkę z Godzillą, ale figurki z Godzillą, takie, które mają sens postawić je na półce, zaczynają się od 1000 zł. A jedynie popy są jakieś takie w miarę logiczne, jeśli chodzi o ceny. Dobra, zasłonię cenę. O Jezu, jest tutaj ta nowa Godzilla. No, jaka ładna! Jaka ona jest śliczna. Boże, dajcie mi ją tutaj. Jaka ona jest piękna. Jaka ona jest piękna. Jesus. Śliczna jest. No spójrzcie na nią. Jaka ona jest ładna. Jaki słodziak jebany. Niunia. Jezu, cieszę się jak dziecko. Dziękuję. Ale jaka jest szczegółowa. Piękna jest. Śliczna. Nie, no śliczna jest. Prześliczna jest, jest taka słodziaszna. Dzięki, dzięki. Dubek. Wszystko dla ciebie. Dzięki. A wiesz co myślałem, że kupiłaś? No co? Koszulkę z Godzillą. Myślałem, że bo mówiłam koszulkę. Ci ostatnio, ale ja sobie tak. Kupiłam i do mnie doszła dzisiaj. Myślałem, że kupiłaś koszulkę. To mogę ci pożyczyć. Ale jaka jest piękna, jest no przepiękna. A nie, co medycyna? Jest przepiękna. Strasznie jest taka szczegółowa, jak na popa, bo na popy zazwyczaj fajnie. Są takie dość proste. A ona jest. No, aha, bardzo fajnie ją zrobili, mi się podoba, bo ona ma ten. Nazwijmy to. Formę tego Funko Popa, ale bardzo. Ale bardzo szczegółową. Tak, tak. Jest przepiękna, dziękuję. Zaraz się widzimy oglądając filmy. Aha. Ror! Dobra, siemanko, odpalamy. Ejka. Zaczynamy od filmu Coś. Najprawdopodobniej nie pokażę wam okładki. Bo jest ciemno. No, tak sądziłem. No, ale odpalamy. Zobaczymy sobie napisy, tak jak ostatnio oglądałem, i kawałek początku filmu, nie? Musicie nam mówić, że to była okładka Coś, a nie na przykład Absolut Aqua. Ale już widziałem sam początek i wow. Ubóstwiam ten film. Nie dość, że film lubię sam w sobie, to jeszcze no... Na VHS-ie. Właśnie gadaliśmy z Iwaną, że pierwszy raz jak oglądaliśmy te filmy tam kiedyś, to na VHS-ie oboje właśnie akurat, nie? Oglądaliśmy. I takie no, nostalgiczne to jest. No ale jeszcze coś, to jest w ogóle genialny film. I ma ten klimat VHS-owy, więc oglądanie go na VHS-ie to jest jak oglądanie Ringa na VHS-ie. Jeszcze film Morricone robił muzykę, więc tak, w ogóle. Tak, ja uwielbiam. W ogóle, jeśli ktoś z was posiada film pod tytułem Orka Wieloryb Zabójca, nagrywany z telewizji, czy to oryginalny, nieważne, dajcie mi znać, bo poszukuję tego filmu. Orka Wieloryb Zabójca. Do tego filmu robił muzykę właśnie też Ennio Morricone. I jest prześwietny, po prostu uwielbiam ten film. Jest mega drastyczny. W ogóle opowiada o orce, która w ramach zemsty za zabicie jej matki, jej żony i dzieci mści się na połowiaczu wielorybów. Iwan lubi, kiedy orki napierdalają się z ludźmi. Tak, to jest Monster Movie, tylko orka na kurwia człowieka. Scenariusz. I zapraszam na Instagrama, a Instagramie będą jakieś dokładniejsze zdjęcia z kaset i tak dalej. Reżyseria. Carpenter. Jak twoim ulubionym... reżyserem jest Wes Craven, tak? To moim chyba John Carpenter. Tak? No. Z tych takich horrorowych. No, no z horrorowych, tak, bo ja bym tutaj najbardziej zdziwiona. W ogóle mało osób wie, że ten film zaczyna się od rozbicia się statku kosmicznego z kuli ziemskiej. Tak. Wiele osób nie pamięta tego szczegółu, a on jest dość ważny. Wylazuje z pamięci. Coś. W ogóle ten napis tytułowy to jest esencja lat 80. Tak. Antarktyda, zima 1982 roku. I muzyczka. Taki dość znany lektor. Myślałem, że będzie coś bardziej popierdolonego. Nas ogólnie może być trochę słabo słychać, więc sorki. Bo my jesteśmy nagrywani z telefonu, a dźwięk z kasety jest nagrywany na kompa.
ogóle bardzo mi się podobał pomysł tego, że drugą część Think zrobiono jako prequel. Mimo, że ten film nie jest jakiś wybitny, to i tak bardzo jest fajny pod tym względem, że pokazuje, co ci Szwedzi, chyba, bo tu Szwedzi są, nie? Chyba Szwedzi. Jakim cudem Szwedzi zostali zarażeni przez to coś z kosmosu? I to jest mega, mega fajny pomysł, że nie zrobili jakiejś głupiej kontynuacji, tylko po prostu zrobili prequel. I jestem pod ogromnym wrażeniem, bo odwzorowali praktycznie całą lokację, którą widzimy w tym filmie. I to bardzo dokładnie, od miejsc, w których była wbita siekiera w ścianę, przez odpowiednie zniszczenie niektórych obiektów, no rewelacyjnie to wygląda. Tak, po prostu. Plus jeszcze jest dżemśliwkowy w tle, bo film kręcono w polskiej stacji artystycznej. Opuszczonej. On ma przede wszystkim, przez to jest tak dobry, że przez 90% filmu zastanawiasz się, kto jest tym czymś. Też. Które nie wyjaśnia niczego praktycznie. Zakończenie. Dopiero chyba Carpenter potwierdził, że jedna z postaci jest czymś. Tak, ale to chyba Carpenter potwierdził w pewnym momencie, że jeden z ocalałych jest czymś, ale nie powiedział, który. Ale nie chciałbym kontynuacji. Wydaje mi się, że ten prequel... Amerykańska stacja do badań naukowych. I ten film wystarczą. No. Niepotrzebna jest kontynuacja. Bo czuję się, żeby to zjebali. To nie jest piątek szóstego, że no. Mamy 12 filmów już pod pasem, nie? Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Odpalamy teraz szokującą Afrykę. It's time for Africa. Witajcie, jesteśmy z powrotem po szokujących trailerach. Dokładnie. Kiedyś może obejrzymy tą kasetę chyba tylko i wyłącznie dla trailerów na jakimś streamie, bo takich reklam innych filmów jeszcze w życiu nie widziałem. Ja tak samo. A tymczasem początek szokującej Afryki. Let's go. Szokująca Afryka. Dobra, dzięki. Zaczynamy na streamie. Dystrybucja, a także opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej. Ale jakoś tego wideo jest 38. Czyta Jacek Labijak. Ja mówię, zastanawiam się, jak bardzo rasistowska to będzie kaseta. Nie? No. Też się zastanawiam, jak bardzo rasistowska. Bo wiecie, po prostu chodzi o to, że takie różne rytuały wzięte z kontekstu mogą faktycznie wydawać się cholery kontrowersyjne i okrutne. Jestem ciekawa, czy ten kontekst jest wyjaśniony, nie? Raczej wątpię. Raczej to są po prostu nagrania, nawet bez jakiegokolwiek komentarza, mam wrażenie. Właśnie jestem ciekawa, bo ja tej szokującej Azji, o której na Geek mówił, to też na przykład nigdy nie. Nie widziałem żadnego z tych filmów. Czarni zakładkami. Przykro nam, że po raz kolejny musimy odwoływać się do Narodów Zjednoczonych, ale mamy coś do dodania. Posiadamy dowody dostarczone przez tego oto oficera brytyjskiego, porucznika Marlanda Steela z 37 oddziału policji w dystrykcie Mariki. Rankiem 6 maja 1963 roku aresztowanych zostało 5 handlarzy niewolników. Są winni stosowania tych narzędzi tortur wobec 15 dzieci z plemienia Bakuda. Używali ich w celu doprowadzenia dzieci do tak żałosnej kondycji fizycznej, by wywoływała hojność w widzących kaleki przechodniach. Okej, czyli to będzie tego typu film. Dobra, będą pokazywać drastyczne rzeczy związane z Afryką. I gdzieś tam kontekst jakiś będzie widoczny. Ale to są aktorzy, widzę, bo ten policjant jest aktorem, to nie jest dokument. Jestem właśnie ciekaw, jakiej to będzie formie. Czy to będzie forma dokumentu, czy forma nagrań, czy forma filmu? Nie no, to jest film, ewidentnie. Bo tego kolesia kojarzę z innych filmów. Może być to tak zwane linearne, czyli że nie mierzą aktorów, żeby oni pokazali sytuację, która już miała miejsce. Tak. No. Jak robić na takim, to na tak trukrań czasami. Nie będę za dużo tego filmu pokazywał, bo w dzisiejszych czasach on może być dość banowalny, więc to było na tyle. Zaraz wracamy przy kolejnej kasecie. Dobra, witajcie z powrotem. U was to tam ułamek sekundy, u nas prawie 20 minut trailerów. Okazuje się, że Worek na zwłoki jest wyreżyserowany przez nikogo innego jak Johna Carpentera. I jako dowód?
pójście tam dalej, bo będzie tam za Carpenter. Nie, to nie jest on, to nie jest on. Najlepsze jest to, że nie tylko wyreżyserował ten film, ale zaraz zobaczcie, co jeszcze zrobił. O. John Carpenter. Body Wax. Scenariusz. Tak. O! John Carpenter zrobił muzykę do tego filmu. Jakby, co się dzieje? Zdjęcia. To może być fajny film. To sobie trzeba będzie obejrzeć kiedyś na, albo z chłopakami, albo na necie. Producentem. To jest chyba jakiś jego taki randomowy projekt, jak mi się może wydaje. To jest jeden z pierwszych. No. Może. A przecież to jest film z 94 roku, więc... No to nie. Stacja nie... benzynowa. Włosy. Tak? No tak, jest w tytuł. I Tom Hooper! On zresztą tak często masakrę. Okej. Dobry wieczór. Właśnie zrobiłem sobie maleńką przerwę. To jest co? To będzie coś z bardzo pracowita noc. Przybyło mnóstwo nowych. Tak. Ja ich nazywam drogimi zmarłymi. Tak, jak w opowieściach skrypty był. Dobra, ten koleś, wracajmy do roboty. Ten truposz, nie? No. A zresztą co mi tam? Jeszcze jednego na drogę. Maleńki łyczek. Nikomu nie zaszkodzi. Nie widziałam. Nie, albo forma hedy. Teraz już lepiej. Pan doktor zaraz cię zbada. Albo spiryt. Paskudny. Człowieku, ależ ty jesteś paskudny. Ale wszyscy wiemy, że wygląd zewnętrzny nie liczy się. Ważne jest to, jaki człowiek jest w środku. Nie wiem, czy powinieneś... Nie, raczej spoko. Nie zbadają? Nie, chyba nie. A znowu z przyczyn naturalnych. Przyczyny naturalne i znów z przyczyn naturalnych. Nienawidzę przyczyn naturalnych. Dajcie mi kogoś pokrojonego nożem, bym mógł sobie pogrzebać, a będę szczęśliwy. O, mam coś. Worek na zwłoki, widzicie? Kiedy jest to morderstwo, samobójstwo lub paskudny wypadek, wkładają ich do takich worków. Tego tu znaleziono na pustej autostradzie. No i tu się zacznie. A, i tu się zacznie taka nowelka. Fajne! Okay. Spoko, to jest coś ciekawego. I ten film był bardzo tani, bo ja go wylicytowałem chyba za 13 złotych. Przejdźmy teraz do wiadomości. Okay. Dziś wydarzył się kolejny dziwny wypadek. Na dnie pojemnika na śmieci stojącego na parkingu na tyłach sklepu samochodowego znaleziono zwłoki młodej kobiety. Johna Carpentera. Szef policji Albert Robinson miasta Los Angeles wygłosił dziś oświadczenie. Nie zwróciłem na to uwagi. Ale fajnie, to jest całkiem ciekawe. Policja podejrzewa, że była ona kolejną ofiarą seryjnego zabójcy odpowiedzialnego za szereg mordów rytualnych dokonanych na południu miasta. I dzięki za oglądanie. Dzięki wam. Widać nas? Widać. Dzięki za kolejny zestaw filmów. Dwa filmy Carpentera i Szokująca Afryka. Będzie co oglądać. Tym bardziej, że w większości tych filmów nie widzieliśmy. W większości, no dwóch z trzech nie widziałem. Wow. Hej, to większość. Ale z tego jestem najbardziej zadowolony, fakt cena zabójcza. No, słuchajcie. Cieszę się, że Monika mnie nie zabiła. Tak. A ja się cieszę, że Godzilla dzisiaj spodobała. Tak, Godzilla jest cudowna. Pokażę się? Tak. Ojoj. Razem ze Smoczkiem z Krakowa. Ojoj. Którego też masz ode mnie. To jest tak. Smok z dobrego filmu, smok z Wiedźmina. Ale jest Godzilla. Cudowna jest. Dobra. W oddali będę mówił. Trzymajcie się, cześć i do następnego filmu. Pa, pa. Ej!